Cześć, dzień dobry. Kuba Dobroszek, MyCompany Polska. Witam Was z naszego mobilnego studia, tym razem we Wrocławiu. Moim gościem jest Jakub Nadolny, CEO Fast Ycat, e-commerce house'u wdrażającego e-sklepy na Magento. Cześć, dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj głównie o e-commerce, ale może zaczniemy od pytania na rozluźnienie. Jak wspomniałem, jesteśmy we Wrocławiu. Ja przyjechałem z Warszawy. Przed rozmową wymieniliśmy się troszeczkę opiniami o swoich miastach. Warszawa rozwija się bardzo dynamicznie, zupełnie jak e-commerce. Co Wrocław ma wspólnego z e-commerce'em? No myślę, że jest to, właściwie Wrocław był i chyba nadal jest uważany za taką kolebkę technologiczną Polski. Trochę czasami się mówiło, może to jest takie określenie na wyrost, że jest taką doliną krzemową, odpowiednikiem Doliny Krzemowej na warunki polskie. Natomiast no nadal, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia e-commerce'u, jest to sporo firm, również naszej konkurencji, która bardzo fajnie się rozwija i wdraża e-commerce w Polsce i na świecie. Aczkolwiek czasy mamy takie, że siedziba jest właściwie bardziej pro forma, a ludzie pracują z całego kraju i z zagranicy. Też chyba sporo parków technologicznych i specjalistów. Tak, tak. Rzeczywiście powstało i nadal powstaje coraz więcej parków technologicznych, także miejsca nie brakuje, firmy mają gdzieś rozwijać. Okej. Okay. To jak mawiał klasyk, miło już było, teraz tylko i wyłącznie trudne tematy. Zacznijmy od inflacji i związanego z nią kryzysu, bo jak pewnie doskonale wiesz, inflacja mocno zmieniła też przyzwyczajenia zakupowe Polaków i też zmieniły się wydatki na wszelkiego rodzaju konsumpcję. Czy to już jest ten moment, że firmy powinny całkowicie zmieniać swoje modele biznesowe, jeżeli chodzi o e-commerce, czy może na razie to jest odpowiedni czas do jakichś drobnych korekt? No tak, niewątpliwie czasy są bardzo trudne i to nie dotyczy tylko e-commerce'u, ale w ogóle wszelkiego rodzaju przedsiębiorczości, więc korekty są konieczne, czy duże, czy małe. Powiedziałbym, że nie ma uniwersalnej recepty. To bardzo zależy od indywidualnej sytuacji firm. Gdybym miał powiedzieć o takich najważniejszych rzeczach, od których no, każda firma, zwłaszcza te mniejsze i średnie firmy, powinny zacząć, to jest cash flow. Bo no, statystyki są bardzo brutalne i większość upadków firm, które następuje, zwłaszcza obecnie, to jest brak płynności finansowej. To jest taka podstawa, taki fundament. Drugim elementem no, to jest właśnie ta kwestia, jak walczymy o klienta w Polsce. Niestety Polska jest takim specyficznym krajem, czy ten blok w zasadzie, że bardzo patrzymy na cenę. Więc odpowiednia polityka cenowa, polityka rabatowa i dobrze dobrana strategia w tym zakresie jest kluczowa. No a coś, co może nam totalnie zmienić jakby optykę naszego biznesu, no to jest cross-border, czyli wyjście za granicę i zbudowanie drugiej, trzeciej, czwartej nogi. To jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, którą można zrobić w tej sytuacji, kiedy no Polska jest no mimo wszystko w gorszej sytuacji niż inne kraje, zwłaszcza na zachodzie. Więc próba budowania właśnie kolejnych odnóg biznesowych na rynkach zagranicznych jest bardzo istotna. Myślę, że też dobrym pomysłem jest przyjrzenie się marketplace'om, jeżeli ktoś tego nie robi, bo to jest troszkę inna grupa docelowa klientów. No i w czasach kryzysu też warto zwrócić uwagę na zatowarowanie, czyli no jakby rozwiązanie problemu z łańcuchem dostaw, bo to się niestety zdarza, firmy plajtują, nagle się okazuje, że nie ma towaru i jest duży kłopot. Aczkolwiek tu też bym powiedział, że dużo zależy od specyfiki firmy. Tu z życia wzięte przykłady, to mamy takie historie, które gdzieś tam widzieliśmy. Firma, która sprzedaje sprzęt sportowy sprowadzany z Chin, bardzo mocno się zatowarowała, bo jakby liczyła na to, że będzie sprzedaż na takim poziomie, jak była na początku pandemii. No i to niestety się nie wydarzyło, bo ludzie nie będą kupowali drugiej, trzeciej, czwartej bieżni, bo już mają. A z kolei inna firma, która handluje wysokiej jakości sprzętem elektronicznym, właśnie wygrała na tym, że mają ten sprzęt dostępny od ręki, bo okazuje się, że no, mimo że jest jak jest, to jednak jest nadal silna grupa, która będzie chciała kupować dobrej jakości rzeczy. Okej. Okay. Do tego wyjścia z zagranicą jeszcze przejdziemy. Zatrzymajmy się może o dwóch kwestiach, o których już wspomniałeś, bo uważam, że to bardzo ciekawe aspekty. Pierwsza to polityka cenowa. Rozmawiałem nie tak dawno z pewnym startupem, który się zajmuje pricingiem i ustalaniem cen w różnych sklepach. I tam CEO tego startupu poczynił taką tezę, że przez wysoką inflację i przez wszelkie ruchy cenowe, które były obserwowane w ostatnich miesiącach, Polacy się już troszeczkę do tych zmian cenowych przyzwyczaili. Zgodzisz się z taką tezą? No myślę, że poniekąd tak. Rzeczywiście tak jest. Aczkolwiek te nawyki myślę, że pozostały. To znaczy Polacy nadal lubią kupować w promocjach, jak nie widzą przekreślonej ceny i poniżej dużo niższej. Tutaj omnibus fajnie, myślę, że pewne rzeczy pomógł ogarnąć. To ciężej się przełamać, że tak powiem, do tych zakupów.
Aczkolwiek no, tutaj dobrym rozwiązaniem też będzie właśnie zaadresowanie tej grupy, która wie, że no, rzeczy tanie nie trwają długo bardzo często. Więc jakby płatności odroczone, zakupy na raty, tego typu rozwiązania myślę, że też będą mile widziane w tych czasach. Druga kwestia, o której wspomniałeś już, to są marketplace'y. Też bardzo duży zwolennicy działalności na marketplace'ach też czynią takie tezy, że ten e-commerce będzie się bardzo mocno polaryzował i w zasadzie zostaną tak naprawdę tylko największe marketplace'y, największy gracze typu Allegro i Amazon. I jakby tworzenie własnych marketplace'ów nie będzie miało sensu większego. Trzeba będzie ustalać strategię pod tych największych graczy. Czy z taką tezą się zgodzisz? Ciężko mi przewidzieć, jak się sytuacja potoczy w przyszłości, aczkolwiek widzimy, że no oczywiście jest pewna polaryzacja i tak jak na przykład w Polsce takim liderem jest Allegro, czy w Stanach Amazon, to takie rzeczy się dzieją i będą działy, ale wśród naszych klientów też widzimy firmy, które no, z sukcesem wdrażają marketplace'y i to też działa. To myślę, że dużo zależy od specyfiki też danej firmy i jak bardzo jest w stanie przyciągnąć no, i sprzedawców, i kupujących na dobrą sprawę. Więc jakby nadal jest tutaj potencjał i są firmy, które inwestują w budowanie własnych marketplace'ów i jadą z tym. To na podstawie doświadczeń waszych klientów, ja wiem, że generalizowanie jest zawsze bardzo trudne, ale spróbujmy może, co byś poradził właśnie takim firmom, które chcą własny marketplace rozwinąć? Ojej, no myślę, że tutaj będzie dobra analiza potrzebna, zwłaszcza na początek, czyli do kogo chcemy dotrzeć, do jakiej grupy klientów chcemy dotrzeć z tą ofertą marketplace'ową, do której nie docieramy, zakładając, że mamy jakiś e-commerce, bo z takiego założenia wychodzę, z obecną ofertą. I jakiego rodzaju dostawców chcemy przyciągnąć i co mamy na start też, bo jeżeli firma już ma dużą ilość partnerów, z którymi tak czy owak współpracuje, na przykład no, taki duży fundusz leasingowy, z którym niedawno też współpracowaliśmy i współpracujemy i budujemy dla nich marketplace, no to jakby siłą rzeczy startuje z dobrej pozycji, bo tych partnerów ma już całkiem sporo. Natomiast no, gorzej, jeżeli musimy zaczynać od zera, wtedy no, musimy najpierw zadać sobie pytanie, w jaki sposób i skąd chcemy pozyskać i dostawców, i no, właściwie przede wszystkim dostawców na początek, a później pomyśleć, jak sprzedać to, co mamy. A czy firmy potrafią robić te analizy? Bo tak obserwując rynek, mam wrażenie, że jest z tym trochę problem i tutaj właśnie jest miejsce dla takich partnerów technologicznych, jak na przykład FastYCut. Tak, rzeczywiście mam wrażenie, że podobno jak ty, że z tymi analizami nie jest najlepiej, no mówiąc delikatnie. I czasami klienci jakby idą trochę za bardzo w stronę taką, żeby no, też ciąć koszty w miejscach, w których to cięcie kosztów no, bardzo się nie opłaca. Czyli kto oszczędza, tutaj zapłaci dwa razy. Zrobimy analizę, będziemy coś z tego mieli, ale czy z tej analizy coś wyniknie? Niestety no, bywa z tym słabo, więc ja uważam, że poleganie na obojętnie czy technologicznych, czy nietechnologicznych, takich mocnych partnerach merytorycznych, to jest ekstremalnie ważna sprawa. No, w tych czasach rzadko kto może sobie pozwolić na to, żeby ktoś się uczył na naszej organizacji. Jeżeli jest to niedoświadczony partner, może być tu niefajnie. Okej. To tak podsumowując ten pierwszy wątek, jak w takim razie wyróżnić się na tym rynku w dobie powszechności e-commerce? Bo tak mam wrażenie też, że w zasadzie każdy sklep ma już swój e-sklep. Tak, ale z drugiej strony też jest bardzo dużo mechanizmów, z których można korzystać. Personalizacja jest takim też dosyć fajnym tematem i dostosowywanie jakby do swojego komunikatu i sklepu do grup docelowych. Wykorzystanie różnego rodzaju mechanizmów cross-sellingu i upsellingu. No w tej chwili pojawił się też duży temat związany ze sztuczną inteligencją. Jest to też na pewno jakiś spory potencjał do wykorzystania. Także no jest sporo rzeczy, które z jednej strony pozwalają nam zmaksymalizować to lifetime value o naszego klienta, żeby on wracał. Mechanizmy marketingu, remarketingu, polucone koszyki, tak żeby jak najbardziej przywiązać klienta do nas, ale z drugiej strony właśnie, żeby też umieć ciekawymi mechanizmami, fajnym UX-em, właśnie personalizacją trafić do kolejnych grup klientów. Ta personalizacja chyba jest bardzo ważna i też pewnie się obaj zgodzimy, że to będzie taki kluczowy trend w nadchodzących miesiącach i latach. Też byliśmy w zeszłym miesiącu na EKG i tam już wręcz mówiono o hiperpersonalizacji jako takim trendem, bez którego sklep, e-sklep absolutnie się nie może rozwijać.
Tak, tutaj się zgadzam. No, każdy z nas jakby ceni sobie szybką dojście, drogę dojścia do rzeczy, które chce znaleźć i lubi sklepy, które jakby są w miarę możliwości dostosowane do jego preferencji. W Fast White Cat też wypracowaliśmy takie rozwiązanie, które łączy sztuczną inteligencję z mechanizmami personalizacji, jednocześnie jakby zachowując wszystkie prawne obwarowania dotyczące ochrony danych osobowych, bo to jest też jakby ważny element, żeby no nie możemy go pominąć w sensie takim, że nie możemy jakby personalizować imiennie pewnych rzeczy, ale możemy grupować użytkowników i anonimizować ich i tutaj jak najbardziej te mechanizmy mogą nam pozwolić, włącznie z tym, że cały interfejs użytkownika może być dostosowany konkretnie pod daną grupę. To już nie musi być tylko, nie wiem, produkty polecone, rekomendowane, powiązane, tylko możemy pójść dalej i faktycznie spróbować wyłapać, że dany użytkownik lubi korzystać z wyszukiwarki, ktoś inny woli kategorie i tego typu rzeczy. To jest bardzo ważna kwestia i wydaje mi się, że też bardzo trudna, no bo na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie taki e-sklep, który próbuje dotrzeć zarówno do starszych konsumentów, jak i do młodszych odbiorców i wiadomo, że obie te grupy mają zupełnie inne potrzeby. Starsi cenią sobie, nie wiem, przejrzystość, młodzi sobie cenią szybkość dostawy. I teraz jak połączyć te potrzeby? Z jednej strony stworzyć ofertę, która będzie uniwersalna, a z drugiej strony zrobić ofertę, która będzie spersonalizowana pod obie te grupy. Ja bym właśnie nie łączył. To znaczy tutaj rozwiązanie, które my wypracowujemy i w ogóle wydaje mi się dobrą strategią, to jest wypracowanie określonej ilości interfejsów użytkownika i sprawdzanie, jak konwertują na zasadzie takich, upraszczając, testów ABCD powiedzmy. Czyli mamy ileś tam wersji interfejsu, tak jak wspomniałeś, mamy starsze osoby, siłą rzeczy litery muszą być większe, mniej na tym ekranie powinno się dziać, powinien być ten interfejs bardziej spokojny, wyważony, a do młodszych ludzi zupełnie inny przekaz. No i tutaj, żeby nie siedzieć nad tym, nie wyklikiwać tego ręcznie, to właśnie automaty bazujące na uczeniu maszynowym, które nam pogrupują tych ludzi i zaserwują im odpowiedni interfejs, robią robotę. Młodzi są chyba bardzo wymagającą grupą konsumentów. Czytałem, że next day delivery to już jest absolutna przeszłość, że teraz już nawet the same day delivery oczekujemy. Opowiadał mi ostatnio kolega, że zamówił sobie bluzę w sklepie i zadzwonił do sklepu, że on chce tę bluzę dzisiaj założyć na wieczór na imprezę. Czy jest taka możliwość? I się okazuje, że na przykład w większych miastach jak najbardziej wkrótce się to może nawet stać standardem, że tego samego dnia jeszcze będziemy mogli na przykład, nie wiem, z automatu paczkowego odebrać taką bluzę. Tak, albo dron nam przywiezie. Albo dronem, tak. Dokładnie. Dron nam przywiezie paczkę do domu. No i jest to niesamowita wizja z jednej strony. Znaczy trzeba uszanować rzeczywiście takie preferencje. Ja osobiście trochę nie jestem fanem takiego podejścia, bo mam takie poczucie, że to generuje taki bardzo niepotrzebny ślad węglowy. W sensie nie mamy wtedy jako dostawca możliwości łączenia przesyłek, jakby minimalizowania tego wpływu na środowisko, tylko po prostu musi być natychmiast, zaraz, już. No ale prawda jest taka, tak jak mówisz, że no młodzi i mają małą możliwość utrzymania uwagi i też są niecierpliwi i oczekują pewnych rzeczy szybciej, więc tutaj quick commerce jak najbardziej jest trendem, który jest. No w Polsce też dobrze przyjęły się i bardzo dobrze z tego, co obserwuję, funkcjonują dostawcy zakupu, gdzie można naprawdę co do godziny sobie zażyczyć, kiedy mają przyjechać i spożywkę sobie przywieźć do domu nawet tego samego dnia. Jest to w pewnym sensie bardzo wygodne. Bardzo wygodne. Niestety coś o tym wiem. A to ty w takim razie, nie jako CEO firmy, która się zajmuje tego typu rozwiązaniami, tylko jako konsument, czego oczekujesz od e-sklepów? Moim marzeniem jest taka sytuacja, w której ja nie będę musiał kupować w e-sklepie, tylko ja sobie uderzę do, powiedzmy, jakiegoś asystenta wirtualnego i powiem mu, czego potrzebuję. I on mi znajdzie ofertę, która będzie dla mnie najkorzystniejsza i nie tylko jakby najkorzystniejsza cenowo, ale jakościowo. Sprawdzi opinie, będzie wiedział, które opinie są fejkowe, które nie, bo to jest zmora w dzisiejszych czasach. Właśnie znaleźć produkt, który faktycznie jest dobry i że ja będę wiedział, że to jest warte tej ceny, to tego typu sytuacja jest dla mnie po prostu ideałem. Bo oszczędzi mi bardzo, bardzo dużo pracy i niepotrzebnego czasu, który myślę, że automat mógłby spokojnie robić. To jest bardzo ciekawa wizja. Omnichannel będzie wciąż takim kluczowym trendem. Moja siostra na przykład cały czas przymierza rzeczy w stacjonarnym sklepie, a potem kupuje w internecie na promkach. Tak, no myślę, że to zdecydowanie będzie nadal funkcjonowało i dla wielu osób jest to po prostu wygodne. I to w dwie strony właściwie działa, tak? No część osób znajduje nawet coś w internecie, a potem wpada odwrotnie niż wspomniałeś do sklepu stacjonarnego, żeby się przejrzeć właściwie, co jest do kupienia, więc
Więc tak, plus no jakby wszystkie inne kanały, czyli social commerce, to też z tego co widzę się rozwija. Live'y sprzedażowe chyba się tak, zrobiły też popularne. Tak, live'y sprzedażowe też działają. Też niektórzy nasi klienci, zwłaszcza z branży fashion i pokrewnych, widzę, że próbują z sukcesem tego typu kanały. I dobrze to performuje? Tak, tak. Z tego co ja się orientuję, są zadowoleni. Okej. Okay. Czy mamy quick commerce, mamy personalizację, mamy omnichannel, też te zupełnie gdzieś tam nowe kanały dotarcia do konsumentów. Jakie byś jeszcze wskazał takie kluczowe trendy, które mogą mieć znaczenie w nadchodzących miesiącach w tej branży e-commerce? Mm-hmm. Czy może wymieniliśmy już wszystkie kluczowe? Dla mnie cały czas najważniejszym trendem ostatnich miesięcy jest sztuczna inteligencja i to, co się zadziało po pojawieniu się ChatGPT. Jakby śledzę temat od dość dawna, w zasadzie od lat, tutaj nawet w firmie od paru lat jakby wdrażamy projekt oparty o sztuczną inteligencję, natomiast jakby sama ta historia związana z tym, że to jest model językowy, który mówi do nas naturalnym językiem i to jest jakby bardzo takie ludzkie, tak? Wręcz tam można o emocjach spróbować porozmawiać i no, jest to niewątpliwie duży, duży potencjał. Już jest powoli wykorzystywany w niektórych sklepach w bardzo różny sposób. To też jest fajne, że to się nie dzieje, że powiedzmy tylko korzystamy z modeli językowych, ale już są firmy, które tworzą wirtualne modelki, wirtualnych modeli, którzy przemierzają ubrania. W Polsce też takie firmy działają, już widziałem. Gdzie chyba możemy swojego awatara stworzyć i swojego, jakieś tak, ubrania. Tak, tak, i zobaczyć w jakichś konkretnych ubraniach. To są ciekawe rzeczy i mega duży potencjał pod wieloma względami. Aczkolwiek no, też są tutaj nadal pewne wyzwania i trzeba pamiętać, że to ChatGPT jest nadal modelem językowym, a nie bazą wiedzy, co oznacza, że mamy problem halucynacji. Czyli ChatGPT bardzo chętnie odpowie na pytanie, natomiast czy to będzie prawda, no niekoniecznie. Tak, no, tak. On po prostu chce odpowiedzieć i jeżeli mu wskażemy, że to nie jest prawda, to przyzna, że oczywiście to nie jest prawda i powie co innego, co też mu musi być prawdą. Więc jest tutaj jeszcze trochę zabawy. To jest ciekawe, że przyszłość w kontekście sztucznej inteligencji wyobrażaliśmy sobie pod postacią robotów, a dostaliśmy czat tekstowy. A wyobrażasz sobie, że w niedalekiej bądź dalekiej przyszłości zostaniemy postawieni w takiej rzeczywistości, że najskuteczniejszym sprzedawcą będzie właśnie algorytm? Ja myślę, że ta rzeczywistość już jest. To znaczy algorytmy, jak się dobrze przyjrzymy, jak funkcjonuje e-commerce, to algorytmy są wszędzie, tak? No bo jeżeli szukamy czegoś w internecie, to algorytm wybiera to, co zobaczymy. Jeżeli szukamy czegoś nawet w marketplace, to też nie jest tak, że dostajemy wszystko jak leci, tylko algorytm wybiera, co według niego jest dla nas najtrafniejsze. Nawet jak wejdziemy do sklepu stacjonarnego, to tam sposób ułożenia towarów, sposób podania różnych rzeczy typu zapachy, dźwięki, muzyka jest tak dobrana, żebyśmy no, kupili jak najwięcej i tam też algorytmy decydują o tym, jak co powinno wyglądać, więc to tylko moim zdaniem się może pogłębić, to jest jakby ten świat. No to widzisz, rozmawialiśmy tutaj o wyzwaniach dla przedsiębiorców i dla właścicieli sklepów, a też widzę, że tutaj jest ogromne wyzwanie dla samych konsumentów, no bo jednak nie zawsze ten algorytm wie lepiej, co nam jest potrzebne. Czasami po prostu my wiemy lepiej, a pytając ten algorytm o zdanie, on się też może mylić i my być możemy pod jego zbyt dużym wpływem. Jak tutaj jako klient zachować taką rozwagę w tym wszystkim, żeby z jednej strony rzeczywiście skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam technologia, ale z drugiej strony też nie zachłysnąć się nimi. Mm-hmm. No wydaje mi się, że tutaj zdrowy rozsądek faktycznie jest zawsze dobrze wskazany. Ja przykładowo bardzo niechętnie korzystałem z wszelkiego rodzaju czatów, gdziekolwiek by nie były do tej pory, dopóki jeszcze AI do tego nie weszło. Mam wrażenie, że te odpowiedzi czy podpowiedzi, które dostaję, są bardzo toporne. To trochę tak, jak dzwonimy czasami na jakąś infolinię i musimy przebić przez milion jakichś bezsensownych komunikatów, które nie pomagają, a wręcz przeszkadzają, więc tutaj historia jest troszkę, bym powiedział, podobna. Ja też stosuję taką zasadę, że jak właśnie nie jestem pewien, czy nie dostaję jakiegoś odfiltrowanego kontentu, który pasuje do mojej bańki, korzystam z rzeczy typu właśnie tryb incognito, tak, czy przeglądarek, które jakby nic o mnie nie wiedzą, tak żeby jakby zminimalizować jakby wpływ wiedzy, wyszukiwarki, nawet można korzystać, nie wiem, z DuckDuckGo zamiast Google'a, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju rezultaty dostaniemy, gdzie DuckDuckGo nie trzyma informacji na nasz temat, a Google wie o nas wszystko, nawet więcej niż my sami czasami. Tak. Więc w pewnych sytuacjach, zwłaszcza gdy no, kupujemy jako konsument coś dla nas bardzo, bardzo istotnego czy drogiego, warto spróbować wyjść spoza bańki i sprawdzić po swojemu. Zdrowy rozsądek. Tak. Okej.
A propos tych rozmów telefonicznych, był kiedyś taki bardzo śmieszny sketch Maciasz, która polecam, gdzie on musiał powciskiwać 8, 9, 10, żeby dopiero się potem połączyć z konsultantem. A inne takie trendy technologiczne, na przykład no, nie tak dawno, 2-3 lata temu bardzo głośno było na przykład o metaversie. Teraz Mark Zuckerberg się wycofuje z metaversu, zwalnia działy, które są za to odpowiedzialne, właśnie przenosi je na sztuczną inteligencję. Czy jakby ten trend ma na przykład jeszcze szansę ożyć, a może on w zasadzie żyje, ma się dobrze, a to, że giganci z niego rezygnują, to nic nie oznacza tak naprawdę. Rzeczywiście mam wrażenie, że hype na Metaverse bardzo przegasł, zwłaszcza został dobity właściwie hype'em na OpenAI, czy w ogóle rzeczy, nie tylko OpenAI, ale w ogóle rzeczy związane ze sztuczną inteligencją. Tutaj open source też ważną rolę pełni i tutaj widzę też bardzo, bardzo duży potencjał w tych rozwiązaniach, na których my możemy sobie sami, jako na przykład e-commerce, zbudować własną sztuczną inteligencję bardzo niewielkim kosztem, nie musimy płacić nikomu abonamentu i ona będzie stricte bazowała na tym, co my chcemy zaoferować klientom. To jest moim zdaniem dużo większy potencjał niż nawet te obecne rozwiązania. No i trzymamy dane u siebie. Trzymamy dane u siebie, więc no w ogóle jest przepaść tutaj i tutaj też potwierdzeniem tego jest wyciek takich maili z Google'a, gdzie oni sami szczerze się przed sobą przyznali, że oni nie przespali tego, co zrobiło OpenAI, tylko przespali to, co zrobił ruch open source. I że tutaj widzą największe zagrożenie. Wracając do metaversu, nie wiem, czy to się odbije. No, może się odbić z tego względu, że tam potężne pieniądze za tym stoją. I to jest zawsze jakby taki driver, który potrafi nawet z czegoś, co nie jest wcale jakoś specjalnie innowacyjne, wyciągnąć dużo więcej niż normalnie dałoby się wyciągnąć. Zobaczymy. Ja jakoś nie czuję tego jakoś bardzo mocno. Z takich innych trendów, które się zadziały, trochę przygasły, ale widzę, że nadal funkcjonują. Na przykład to jest temat NFT i w ogóle rzeczy związanych z krypto. I z jednej strony już się w tej chwili o tym dużo nie mówi, z drugiej strony ja mam poczucie, że jednak tam jest potencjał i ta możliwość jakby chociażby wymiany pieniędzy bez pośrednictwa żadnych centralnych instytucji, to też jest ciekawy patent. Wiem, że na przykład w Niemczech bardzo dobrze funkcjonuje firma, która sprzedaje piwo w oparciu o NFT. To jest w ogóle niesamowite, bo tam można kupić ileś tam tych tokenów i masz dożywotni abonament piwa. Jak liczyłem, to nie da się tego przepić, tak? To jest tyle, że można to gdzieś tam dystrybuować dalej i oni na czymś takim jadą, tak? Pewna polska influencerka sprzedawała swoją miłość pod postacią NFT. Tak, nawet czytałem o też influencerce, która sprzedaje ściemy w postaci wirtualnej, właśnie też trochę w stronę metaversu. Trochę to są ciekawostkowe rzeczy i też możemy się z nich śmiać, ale jednak wciąż ten obszar jest takim poligonem doświadczalnym. Jeżeli my jakby nie popróbujemy, to po prostu się tego nie nauczymy. Ja się troszeczkę dziwię w zasadzie temu, że ten metavers tak przygasł, bo ja na przykład potrafię sobie wyobrazić super sytuację, że chcę kupić mieszkanie, które jest jeszcze w stanie deweloperskim. Zakładam gogle VR-owe i mogę się po tym mieszkaniu poprzechadzać. Na przykład dla takich właśnie biur architektonicznych, czy też dla sklepów odzieżowych. Metaverse jest moim zdaniem super wyjściem. Ale wiesz co, te rzeczy, o których mówisz, na przykład z powodzeniem robią znowu mechanizmy sztucznej inteligencji zajmujące się grafiką. Widziałem niedawno jakiegoś takiego technologicznego influencera, który poprosił biuro projektowe Michała Sadowskiego z Brand24. Chyba tak. Na LinkedInie chyba tak. Pisał. No, czytałeś to? No właśnie, to bardzo fajna historia, bo z jednej strony projekt, który zrobiło biuro, ten projekt był nudny, mimo że to było fajne, topowe biuro. I z drugiej strony ten projekt tego samego biura zrobiony przez właśnie sztuczną inteligencję, to był chyba Midjourney, nie pamiętam. Midjourney, tak. No to był kosmos, to w ogóle pięknie zrobiony projekt za jakieś groszowe pieniądze. Na pewno tam będzie jeszcze jakaś praca, żeby to dostosować, ale widać, że da się z tego wycisnąć sporo i nie trzeba tutaj metaversu. Nie przyznam, że w metaversie trochę jakby dobijało to, że kurde, już tyle czasu spędzamy przed ekranami, w online i jeszcze przez pandemię praca zdalna i tak dalej. I tutaj jeszcze te wszystkie ostatnie, że tak powiem, rozrywki offline'owe nagle się okazują, że też mają być przeniesione do online'u. Trochę to jest trochę męczące, mimo wszystko, mimo że ja lubię siedzieć przy komputerze, tak? To nawet dla mnie jest to, wydaje mi się, taka perspektywa dosyć nudząca. Przejdźmy może teraz do tych rynków zagranicznych, o których wspomniałeś na początku naszej rozmowy. Kiedy opłaca się wejść z ofertą również na rynki zagraniczne? Powiedziałbym, że no, warto ustabilizować sytuację na rynku polskim, jeśli startujemy dopiero.
Ale też nie czekałbym jakby z tym zbyt długo. To wbrew pozorom nie jest aż takie wyzwanie, jak może się wydawać, aczkolwiek jest trochę rzeczy, nad którymi trzeba się pochylić i warto je przemyśleć. Sam technologiczny aspekt nie jest wcale taki trudny, to znaczy wdrożenie, jeżeli już mamy sklep polski przykładowo zrobiony na Magento i chcemy wdrożyć kolejne maski językowe, bo tak to się nazywa w tej terminologii magentowej, to dosłownie w ciągu paru tygodni możemy mieć, co parę tygodni możemy wydawać kolejny kraj. Ale oczywiście oprócz jakby tej części technologicznej musimy przygotować tłumaczenia, musimy pomyśleć nad logistyką, nad bramkami płatności, czy chcemy skorzystać z fulfillmentu, czy sami coś ogarniać, pomyśleć o grupie docelowej. Jeżeli kraj jest taki bardziej trochę egzotyczny, na pewno trzeba pomyśleć o jakichś uwarunkowaniach kulturowych. Też są kwestie prawne, które warto wziąć pod uwagę, więc jest trochę takich kawałków. No tak. Jakby był przedsiębiorcą i cię teraz usłyszał, to bym się przeraził. No, mówię o tym, że jakbyśmy chcieli zrobić tak wszystko od A do Z, to tych elementów jest sporo. Jakbym miał wymienić najważniejsze, to na pewno warto znowu analiza. Tak? Analiza i to zaczynając od tej makro, czyli sytuacja danego kraju, średni, nie wiem, koszyk, w ogóle zachowania konsumenckie, co ci ludzie tam kupują, a czego nie. Przez właśnie schodząc niżej do ekosystemu właśnie typu logistyka, bramki i tak dalej. Czyli zrobienie takiego etapu analizy, który pewnie można zlecić też komuś na zewnątrz, żeby się samemu w to nie bawić. To tego bym nie przeskakiwał, żeby się nie okazało, że przepalimy pieniądze, a coś tam nam nie wypali jakoś specjalnie. Ale mamy bardzo fajne przykłady właśnie, że no firmy, które wydawałoby się, że no będą tylko w Polsce sprzedawały, nagle wyszły na przykład na zupełnie odległy rynek Stany Zjednoczone i już mają połowę sprzedaży stamtąd. I to dosłownie w ciągu paru miesięcy. Możemy o nich powiedzieć, na przykład bez nazw, ale w obszarze, w którym się poruszają? Tak, to jest chemia budowlana i sprzedawana raczej hurtowo niż detalicznie, więc tego typu historia. Oni stwierdzili w ogóle, że właśnie na Stany chcą zmienić strategię, nie chcą, w Polsce zdarza im się sprzedawać detalicznie, ale my tu też musieliśmy zrobić trochę modyfikacji takich, żeby sprzedawali tylko na palety. No i to po prostu idzie jak woda. W jaki sposób wy w takim razie tak pod kątem technologicznym pomagacie w tej ekspansji? No bo tak jak sobie rozmawialiśmy, strasznie dużo jest tych aspektów, o które trzeba zadbać. Też domyślam się, że firmy w dużym stopniu nie mają fachowców po prostu od tego i też umiejętności technologicznych, więc znowu taki partner jak FastWayCard jest bardzo potrzebny. No my staramy się klientów przede wszystkim uświadamiać, tak żeby jakby z pełną wiedzą i świadomością wchodzili na te nowe rynki. To jest jakby nasza główna rola, mimo że z tych elementów, które wymieniłem, my robimy stosunkowo wąską część, czyli właśnie tą część technologiczną, to jednak no, mamy sporo doświadczenia we współpracy z różnego rodzaju partnerami, więc często też wiemy, kogo polecić, albo po prostu wiemy, co musi być zrobione i na co zwrócić uwagę, bez czego po prostu nie ruszymy albo spalimy temat, więc na tyle, na ile klient chce słuchać, bo to też różnie bywa, to pomagamy i uświadamiamy tym, żeby... Czyli dajecie nie tylko pomoc technologiczną i wsparcie technologiczne, ale też całe know-how wokół tego. Tak. No tutaj, no mówiąc wprost, jest to też w naszym interesie. Nam zależy na tym, żeby sklepy klientów sprzedawały. To jest jakby żelazna zasada, że jak sklep sprzedaje, to wtedy, że tak powiem, dostawca jest lepiej traktowany, a jak nie sprzedaje, to odwrotnie, jest to w pewnym sensie naturalne. Nawet jeżeli to nie ma jakby nic wspólnego z naszymi działaniami, to zwykle tak to się przekłada, więc siłą rzeczy no my staramy się, żeby te sklepy klientów przede wszystkim dobrze sprzedawały, a cała reszta jest jakby na planie dalszym. Kurczę, ważna jest ta ekspansja, bo tak mówi się bardzo dużo w kontekście Polski, że to jest fajny rynek, ale jednak w pewnym momencie wpadamy w taką pułapkę tego tak zwanego średniego rynku, że chcielibyśmy się szybciej rozwijać, ale doszliśmy do takiej ściany i wtedy właśnie warto wyjść najpierw pewnie na rynki gdzieś tam dach, potem przez Hiszpanię słyszałem ostatnio, że się bardzo często wychodzi, no i te Stany Zjednoczone, które są podobno marzeniem każdego przedsiębiorcy. Świętym gralem. Tak. Znaczy ja uważam, że to jest ważny temat, no, zwłaszcza właśnie w obecnej sytuacji, gdzie ta stabilność ma bardzo duże znaczenie, a tutaj możemy sobie na zasadzie naczyń połączonych trochę balansować wtedy pieniędzmi z jednego kraju do drugiego, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Nam daje taką większą niezależność i większy spokój w biznesie. A czy na przykład wykorzystujecie to swoje doświadczenie, żeby zagraniczne spółki na polski rynek wprowadzać? Czy tylko się skupia się na rodzimych klientach? Raczej działaliśmy w drugą stronę, czyli z polskiego rynku na zagranicę. Tak teraz spróbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie mieliśmy case'u takiego, żeby zagraniczne firmy gdzieś tutaj u nas propagować. Dobrze, to trzeci wątek, jak zawsze ważny w takich rozmowach, czyli postaramy się troszeczkę powróżyć, jeżeli chodzi o przyszłość.
Dużo się o tym mówi, że ta dynamika rozwoju e-commerce i tempo też trochę wyhamowały. Obserwowaliśmy taki wielki wzrost na początku pandemii, później ten wzrost się utrzymywał. Teraz, jak wskazują wskaźniki, troszkę to tempo wyhamowało. Czy ono się będzie utrzymywać na takim poziomie, jak jest? Być może znowu wyskoczy do góry, czy będzie spadać jednak? Z tego co wiem, najnowsze wskaźniki GUS-u troszkę są bardziej optymistyczne, aczkolwiek też zawsze sobie zadaję pytanie, na ile to są wskaźniki wyborcze, a na ile są faktyczne wskaźniki, więc tutaj trudno do końca powiedzieć. Natomiast takie liczby, które są, wydaje mi się, z miarę dobrych źródeł, wskazują, że w tej chwili w Polsce powstaje miesięcznie około chyba 860 e-commerce'ów, ale upada 550. Niemniej mamy 300 do przodu, powiedzmy tak, miesięcznie. Z czego z tych 300 z kolei połowa gdzieś po miesiącu jest już w takiej sobie sytuacji finansowej, więc to nie jest tak, że ten rynek gdzieś tam upada, on dalej rośnie, ale zdecydowanie nie rośnie i pewnie nie będzie rósł w takim tempie, jak rósł w trakcie pandemii. Gdybym miał postawić pieniądze, to bym powiedział, że będzie stabilnie. Nasze stabilnie w sensie ta sytuacja, jaka jest teraz, czyli trochę taka stagnacja z lekkim wzrostem, ona się utrzyma przez najbliższe miesiące. Osobiście bardzo liczę na to, że skończy się wojna i mam nadzieję, że Putina ktoś wreszcie wykopie i będzie z tym spokój. I myślę, że wtedy możemy się, zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko, spodziewać dużego boomu gospodarczego. I kto będzie na to gotowy, ten będzie. I dlatego sądzę, że jest to też taki czas trochę na przeczekanie i wiele firm, z tego co widzę, taką strategię przyjmuje, takiego ostrożnego przeczekiwania. Ale też z kolei też muszę powiedzieć, że to też znowu nie jest zasada dla wszystkich. Mamy wśród klientów firmy, które jakby działają trochę odwrotnie do rynku. Czyli tak jak, nie wiem, inni hamują wydatki na marketing, to oni robią dokładnie odwrotnie i dzięki temu zyskują dwa razy więcej, tak? No bo ktoś inny nie wykorzystał tego potencjału, oni go skupują po dużo niższych cenach. I wygrywają na tym bardzo, bardzo fajnie. Mój redakcyjny kolega napisał ostatnio w jednym tekście, że borykamy się właśnie z kryzysem w e-commerce i pewien podmiot zajmujący się e-commerce'em bardzo go skrytykował za taką tezę, że jest zbyt mocne. Aha, w ten sposób. No, rzeczywistość jest zbyt mocna, może tak to ujmę. Okej. Znaczy kryzys, może inaczej, ja widziałem kryzys, to faktycznie, to tam po samym początku pandemii, to był kryzys taki, że firmy po prostu upadały z dnia na dzień, a nawet jak nie upadały, to potrafiły zwalniać potworne ilości ludzi z chwili na chwilę, zamrażać projekty, to wtedy się takie rzeczy działy. To, co się w tej chwili dzieje, ma dużo mniejsze tempo. Rzeczywiście firmy czasami redukują troszkę, ale to się dzieje bardzo rozważnie, spokojnie, nie ma takich bardzo nerwowych ruchów, jak były na początku pandemii. Także mam wrażenie, że to nawet może być takie trochę zdrowe, w sensie, że bo w sytuacji takiej, kiedy musimy ludzi zwalniać, zwalniamy najsłabszych ludzi i tniemy koszty tam, gdzie one i tak nie przynosiły jakby oczekiwanych rezultatów. Więc w pewnym sensie to jest takie, bym powiedział, upuszczenie chorej krwi i może to wyjść nam na zdrowie za jakiś czas. No dobra. Podsumujmy tę naszą rozmowę takimi dwoma pytaniami. Te tematy się już przejawiały przez nasz dzisiejszy wywiad, ale też zawsze fajnie zrobić sobie taką pigułkę wiedzy na koniec. Największe wyzwania, twoim zdaniem, przed jakimi będą stawać sklepy w nadchodzących miesiącach? No myślę, że to niewątpliwie to, o czym rozmawialiśmy. Inflacja, kryzys gospodarczy, nic raczej większego, miejmy nadzieję, tego nie przebije, bo mieliśmy już pandemię, wojnę, kryzys gospodarczy, inflację, nie wiem co jeszcze. No jeszcze tak, jeszcze kryzys klimatyczny może tutaj nas dobić, ale myślę, że jeszcze tutaj mamy, może parę lat, czas pokaże. Ale mówimy o najbliższych miesiącach, więc myślę, że właśnie sytuacja gospodarczo-ekonomiczna jest na dzisiaj największym. Pytanie podsumowujące numer dwa. W takim razie, w jaki sposób w tych wyzwaniach firmom pomagają sobie radzić takie organizacje jak Fast Way Cut właśnie? Przede wszystkim właśnie doświadczenie technologiczne i merytoryczne na przestrzeni wielu, wielu lat nauczyło nas jakby postępować w bardzo różnych sytuacjach makro- i mikroekonomicznych, więc jakby z naszej strony wiemy i doradzamy klientom, na co warto postawić w trudnych czasach. Ale mówiąc krótko, dostarczamy dobrych ludzi, bo u nas jakby potencjał to są przede wszystkim ludzie i na dobrym, takim mocnym, seniorskim poziomie, tu nie mówię tylko o programistach, ale też o ludziach, którzy zarządzają, o ludziach, którzy są e-commerce guru, powiedziałbym wręcz.
który się znają na analityce, więc tego typu wiedza myślę, że w tych czasach zwłaszcza jest czymś takim bardzo potrzebnym. Moim zdaniem ci specjaliści to jest absolutnie kluczowa kwestia, bo po pierwsze wiele firm tych specjalistów nie ma, bo jakby nie ma na to budżetów, a nawet jeżeli ma budżet, to tych specjalistów bardzo trudno znaleźć, bo jest ogromny niedobór fachowców na rynku. Też z tego, co słyszę, rekrutacje to potrafią trwać nawet po kilkanaście miesięcy. Takie są duże warunki, dlatego to jest mega wartość dodana. Tak, tak, to jest prawda, zwłaszcza zeszły rok był pod tym względem bardzo dużym wyzwaniem, więc pozyskanie dobrych fachowców to jest trudny temat i drugi temat to jest utrzymanie ich, tak żeby im się chciało, krótko mówiąc, pracować u nas, a nie u konkurencji, żeby się nie licytować tylko pieniędzmi, ale też innymi rzeczami, które ludzie cenią w pracy, czyli tą atmosferę i inne rzeczy ważne, taka kultura organizacyjna. Okej. Złapmy sobie klamrę kompozycyjną. Zaczęliśmy Wrocławiem, skończmy na Wrocławiu. Mamy jeszcze kilka godzin do odjazdu naszego pociągu. Co warto zobaczyć? I niech to nie będą oklepane miejsca. Ojej. Ja bardzo lubię ogród japoński, czyli no, to jest piękne miejsce, gdzie można odpocząć od zgiełku miasta, a jednocześnie jest blisko centrum, więc poleciłbym ten rejon. Bardzo, bardzo fajne. No dobra, zapisuję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Na następną zapraszam do nas do Warszawy. Wtedy ja może coś tobie polecę. Dzięki, że byliście z nami, że oglądaliście. Moim gościem był Jakub Nadolny, CEO FastYCAT. Dziękuję bardzo.